Halo, dzień dobry. Czy słychać mnie? Super, super, bardzo się cieszę. Także proszę też pisać tutaj na czacie, jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania, albo jeśli coś będzie nie tak również w aspekcie technicznym. Wobec tego już wybiła 17 i możemy zaczynać nasze spotkanie. Zostałem zaproszony, żeby powiedzieć Państwu kilka słów o zaburzeniach psychicznych, w szczególności w grupie dzieci i młodzieży. Tutaj też odniosę się do uzależnień behawioralnych. I do czegoś, co w klasyfikacji ICD-11 nazywane jest, a właściwie określane mianem gaming disorder. Nie ma jeszcze tłumaczenia klasyfikacji ICD-11 na język polski. Jestem ciekaw, jak zostanie to przetłumaczone. Ja będę używał w toku tej prezentacji różnych terminów. Będzie to zaburzenie gamingowe, zaburzenie grania. Nie wiem, na czym stanie w naszym polskim tłumaczeniu. To jeszcze gwoli przedstawienia się. Nazywam się Robert Madejek, jestem lekarzem, rezydentem w trakcie specjalizacji z psychiatrii, właściwie już na końcu tej ścieżki specjalizacyjnej. Pracuję w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, które być może Państwo bardziej znają pod nazwą Szpital Tworkowski. Pracuję również w Centrum Terapii Dialog. Jestem członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, a także jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Plan dzisiejszej prezentacji. Na początku chciałbym powiedzieć Państwu w ogóle o tym, czym są zaburzenia psychiczne. Postanowiłem, żeby zacząć tutaj od zera, żeby wyjaśnić, jak powinniśmy podchodzić do problemu i w ogóle do problematyki zdrowia psychicznego. Następnie powiemy sobie o rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Zajmiemy się również problemem zaburzeń używania substancji, problematyką uzależnień behawioralnych oraz, tak jak już wcześniej wspomniałem, zaburzeń grania, czyli gaming disorder. Czym są zaburzenia psychiczne? Tutaj myślę, że nie ma na to jednej definicji. Starałem się najpierw znaleźć jedną taką, która będzie jakimś punktem wyjścia. Na pewno są to takie wzorce zachowań i myślenia, tudzież postrzegania lub innych czynności umysłowych, które doprowadzają do cierpienia i trudności w funkcjonowaniu. W nowych klasyfikacjach właśnie ten aspekt cierpienia czy też dystresu jest bardzo mocno podkreślany. I ważne jest tutaj to, że do czego będę również się odnosił przy okazji omawiania definicji w poszczególnych klasyfikacjach, że no, uznajemy to za niezgodne z normą kulturową. Podam jeszcze tego przykład później. Zaburzenia psychiczne mogą mieć charakter przewlekły, czyli występować od momentu pojawienia się właściwie przez całe życie. Mogą mieć charakter nawracający, czyli mogą mieć okresy zaostrzeń, a następnie remisji, czyli okresy bezobjawowe, oraz mogą przyjmować postać pojedynczych epizodów. W jaki sposób rozpoznajemy zaburzenia psychiczne? Mamy dwie dominujące klasyfikacje: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, czyli klasyfikację DSM-5, która została stworzona przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie jest to piąta rewizja z 2013 roku, natomiast sama klasyfikacja powstała w 1950, więc jest też relatywnie nowa. Drugą klasyfikacją jest obowiązująca na całym świecie klasyfikacja ICD-11, czyli International Classification of Diseases. Ta obecna rewizja pochodzi z 2019 roku, natomiast wciąż nie ma polskiego tłumaczenia. Nie wiadomo nawet jeszcze dokładnie, kiedy ono będzie. Ona też dużo zmieniła w klasyfikacji zaburzeń psychicznych, między innymi zaburzenia funkcji seksualnych zostały zupełnie wyodrębnione z rozdziału dotyczącego właśnie zaburzeń psychicznych.
Ponadto, no właśnie, w związku z tym wciąż u nas w Polsce obowiązuje klasyfikacja ICD-10 z 1990 roku, więc jest to przepaść czasowa i jeśli chodzi o różne normy kulturowe, to już z pewnością jest to no, znacząca przepaść. Znacząca przepaść również w rozumieniu różnych zjawisk. Tutaj jest definicja z DSM-5, DSM-5, które zostało przetłumaczone na język polski, więc ta definicja jest w pełni, powiedziałbym, zaaprobowana. I DSM-5 rozumie zaburzenie psychiczne jako zespół objawów charakteryzujący się znaczącym klinicznie zniekształceniem w obrębie postrzegania, czyli no tutaj rozumiemy psychiatrycznie postrzeganie jako odbiór bodźców ze środowiska regulacji emocji lub obecnością zachowań, które odzwierciedlają psychologiczną, biologiczną albo rozwojową dysfunkcję leżącą u podstaw funkcjonowania psychicznego. Tutaj zresztą widać to podejście, które jest prezentowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, ale nie tylko. Jest to podejście, które obecnie funkcjonuje, że psychiatrię powinniśmy rozumieć jako dziedzinę zajmującą się zaburzeniami funkcjonowania biopsychospołecznego, czyli mamy zarówno tą podstawę biologiczną, psychologiczną, ale również społeczną. O czym zresztą będę również później mówił. Zaburzenia psychiczne są zwykle związane ze znacznym cierpieniem lub niepełnosprawnością w sferach społecznych, zawodowych bądź innych, równie ważnych. Zaburzenie psychiczne nie jest oczekiwaną lub akceptowalną kulturą odpowiedzią na czynnik stresowy czy stratę, taką jak choćby śmierć bliskiej osoby. Tutaj na chwilę się zatrzymam, ponieważ rzeczywiście jest wiele odstępstw, które pojawiają się w różnych kulturach, zwłaszcza w odniesieniu no, chociażby do procesu umierania i do godzenia się ze śmiercią. Tutaj sam mogę przywołać taki przypadek, z którym miałem styczność, gdzie no, w pewnej kulturze zjawiskiem akceptowanym, dopuszczanym kulturowo było słyszenie głosów osoby zmarłej, natomiast no, w naszej kulturze jest to czymś niedopuszczalnym kulturowo, tym samym no, musi być interpretowane jako zaburzenie spostrzegania tutaj w kategoriach halucynacji słuchowych. Także no, istotnym jest z pewnością ten czynnik kulturowy, natomiast oczywiście ma to pewne swoje granice i musimy mieć też świadomość tego, jakie są te uwarunkowania kulturowe. Ponadto no, na uwagę zasługuje także fakt, że zachowania, które są nieakceptowane społecznie, na przykład związane z polityką, religią, seksualnością, ale także konflikty, które rodzą się właśnie między jednostką a społeczeństwem, nie są zaburzeniami psychicznymi, chyba że wynikają z dysfunkcji danej osoby. No i z takich dysfunkcji, o jakich powiedziałem wcześniej. Przedstawiam Państwu. No, tutaj piszecie Państwo, że nie słychać. Słychać, tak? Dobrze. Uf. Dobra, to się cieszę. Przedstawiam Państwu również definicję zaburzenia psychicznego w klasyfikacji ICD-11. Ta definicja nie jest jeszcze definicją przetłumaczoną oficjalnie na język polski. Natomiast ICD-11 rozumie zaburzenia psychiczne, behawioralne i neurorozwojowe jako zespoły charakteryzujące się klinicznie istotnymi zaburzeniami w poznawaniu, regulacji emocjonalnej lub zachowaniu jednostki, które odzwierciedlają dysfunkcje psychologicznych, biologicznych lub rozwojowych procesach leżących u podstaw funkcjonowania psychicznego i behawioralnego. I zaburzenia te są zwykle związane z niepokojem lub upośledzeniem w zakresie funkcjonowania osobistego, rodzinnego, społecznego, edukacyjnego, zawodowego lub innych ważnych obszarach funkcjonowania. Widać zatem, że ta definicja staje się już bardzo spójna ze sobą, w przeciwieństwie na przykład do tego, co było już w ICD-10, ale już historycznie nie będę przywoływał tej definicji, ona już nie ma takiego znaczenia. Jakie mamy rodzaje zaburzeń psychicznych? Bo musimy wiedzieć uzależnienia i w ogóle zaburzenia związane z używaniem
substancji, tudzież zbyt częstym powtarzaniem pewnych zachowań, są jedynie pewnym elementem z zaburzeń psychicznych. Natomiast no, możemy wyróżnić zaburzenia neurorozwojowe, tak jak na przykład zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia psychotyczne, do których należy schizofrenia, zaburzenia nastroju, takie jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, dawniej określone mianem zaburzeń nerwicowych, takie jak zespół lęku uogólnionego czy lęk napadowy, zaburzenia odżywiania, takie jak jadłowstręt psychiczny, zaburzenia osobowości, czyli no tutaj na przykład wzorzec osobowości chwiejnej, emocjonalnie typu borderline, zaburzenia snu pod postacią przewlekłej bezsenności albo zaburzenia związane z używaniem substancji, no i tutaj na przykład uzależnienie od alkoholu. Chcę tylko też zwrócić uwagę na to, że coraz bardziej w klasyfikacjach, w tym właśnie w ICD-11 i DSM-5, odchodzimy od terminologii uzależnienia właściwie. Będziemy mówili o zaburzeniach używania, o szkodliwym używaniu, natomiast będziemy odchodzili od tego rodzaju stygmatyzacji. Jeszcze na koniec też trochę o tym sobie powiemy, dlaczego właściwie w ten sposób podchodzimy do tego. Zanim no jednak o tym, to chciałbym, żebyście też Państwo wiedzieli, że zaburzenia psychiczne to jest coś, z czym stykamy się no prawdopodobnie na co dzień w swoim życiu i mamy w otoczeniu osoby, które w toku swojego życia miały rozpoznanie zaburzenia psychicznego. To są statystyki z badania EZOP-2, które zostało przeprowadzone w populacji polskiej między 2018 a 2021 rokiem. I wyciągnąłem z tego badania takie dane, które no myślę są najbardziej tutaj interesujące, czyli widać, że 1/4 Polaków w ciągu całego swojego życia doświadcza diagnozy zaburzenia psychicznego. 8% osób mierzyło się z problemami zdrowia psychicznego w ciągu ostatniego roku, natomiast 3,5% osób w ciągu ostatniego miesiąca. Najczęstszym spośród wszystkich zaburzeń psychicznych, na które cierpią Polacy, są zaburzenia lękowe, czyli nerwicowe. W tym spośród wszystkich zaburzeń lękowych najczęstszym zaburzeniem jest lęk napadowy. Depresja to jest nieco mniej rozpowszechnione zaburzenie psychiczne. Tutaj 4% osób, które brały udział w badaniu, spełniało kryteria rozpoznania zaburzeń nastroju pod postacią depresji. Natomiast pozostały 1% to jeszcze będą inne zaburzenia nastroju i w sumie kategoria zaburzeń nastroju to 5% osób. 11,5% osób w Polsce ma rozpoznanie zaburzeń w toku swojego życia, rozpoznanie zaburzeń związanych z używaniem substancji, w tym alkoholu. Natomiast no jeszcze odnosząc się w ogóle do zjawisk, które wpływają na zdrowie psychiczne, to 24% osób doświadcza codziennie stresujących sytuacji, 31% osób kilka razy w tygodniu. Jak widzimy, też myśli samobójcze to problem około 1,5% osób, natomiast no też tutaj istotne z punktu widzenia zdrowia społecznego jest dostrzeżenie faktu, że 11% absencji chorobowych wynika właśnie z zaburzeń psychicznych. Zatrzymałbym się jeszcze tutaj tylko, żeby powiedzieć Państwu, że no, celowo nie używam już tutaj terminologii chorób psychicznych, dlatego że no, jest to ponownie coś, co bardzo stygmatyzuje pacjentów, stygmatyzuje w ogóle osoby korzystające z opieki psychiatrycznej, psychologicznej i wciąż jest to temat tabu, temat, który jest trudne. Uważa się, że jeśli ktoś no, ma problemy natury psychicznej, to go w jakiś sposób dyskwalifikuje z życia społecznego, z funkcjonowania, że nie może podejmować pewnych aktywności. Pacjenci wielokrotnie mają obawy o to, czy ktoś będzie miał dostęp do ich dokumentacji, czy to będzie miało wpływ na ich dalsze życie, na ścieżkę zawodową, na karierę.
Natomiast no z pewnością tak nie jest. Ja sam mam pacjentów, którzy mają rozpoznanie różnych zaburzeń psychicznych, w tym schizofrenii, w tym zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, którzy z powodzeniem funkcjonują w środowisku zawodowym. Natomiast tutaj też bardzo istotny jest fakt właśnie utrzymania się w leczeniu, niestygmatyzowania. Chciałbym trochę właśnie jeszcze skupić się zwłaszcza na rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Tutaj ponownie badania, wnioski z badania ESOP-2, czyli tego badania populacyjnego zdrowia psychicznego w Polsce w latach 2018-2021. Widzimy tutaj, jakie jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, czyli w grupie do 18 roku życia. Całkowite tutaj, jak Państwo widzicie, to będzie, nie wiem, czy akurat ten mój kursor widać, ale nawet jeśli nie, to myślę, że Państwo jesteście w stanie zobaczyć tam w tej ostatniej kolumnie razem. 13,4% to jest właśnie ten sumaryczny udział osób z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego jakiegokolwiek do 18 roku życia w populacji polskiej. Czy jest to duży odsetek, czy mały, to pewnie jest już do Państwa własnej oceny. Natomiast no, z pewnością też warte i no, tutaj widać bardzo istotnie odchylenie między 16 a 17 rokiem życia, kiedy to ta częstość gwałtownie wzrasta, prawie do 25%, czyli no tutaj już widać, że od tego 16-17 roku życia mamy już właściwie blisko to rozpowszechnienie do tego populacyjnego wieku dorosłych. I ja mam taką propozycję, bo widzę, że pojawiło się pytanie. Mam taką propozycję, że może te pytania przesuniemy sobie na sam koniec. Ja się do nich wszystkich odniosę, te, które będą w czacie. Chyba, że będzie coś jakiegoś palącego, bo tak myślę, że może, żebym no, nie popadł w zbyt duże dygresje, to może tak się umówmy. Dobra. Tutaj jeszcze trochę chciałbym się skupić właśnie na tym, że no, status socjalny ma duże znaczenie i te rodziny, które korzystają z pomocy społecznej, średnio dwukrotnie częściej mogą potrzebować pomocy w zakresie zaburzeń psychicznych. Ponadto też widać bardzo istotną zmianę właśnie w kontekście tendencji samobójczych, tendencji, czyli już nie tylko myśli samobójczych, ale właśnie tendencji, czyli no, zamiarów samobójczych. I jak tutaj Państwo widzicie, tu nawet różnica staje się trzykrotna, że w tych rodzinach o niższym statusie socjoekonomicznym może być to 3 razy częstsze zjawisko. Także rozpowszechnienie depresji, kiedykolwiek w życiu tutaj już, to jest no, ponad dwukrotnie większe ryzyko, właściwie to prawie znowu trzykrotnie większe. No dobra, to przejdźmy do tego, kto właściwie zajmuje się ochroną zdrowia psychicznego i jak liczna jest to grupa osób, tak? Przypominając, że populacja Polski wynosi około 38 milionów, a no, biorąc pod uwagę kryzys związany z wojną w Ukrainie, prawdopodobnie już jest to około 41 do 42 milionów osób, które żyją na terenie naszego kraju. No i oto mamy lekarzy psychiatrów w liczbie około 4,5 tysiąca. Biorąc pod uwagę liczbę 38 milionów, to jest jeden lekarz przypadający na około 8 tysięcy osób. Lekarze psychiatrzy dzieci i młodzieży to jest w Polsce grupa około 500 osób. To jest już znacznie mniejsze rozpowszechnienie, biorąc pod uwagę populację dzieci i młodzieży, i to są bardzo niestety mało dostępni specjaliści. Psychoterapeuci stanowią grupę 14 tysięcy osób i oczywiście są to psychologowie jeszcze, jako
Ta pozostała grupa, tym niemniej trudno jest tutaj oszacować, jaka jest liczba psychologów w Polsce, że widzimy, że ta opieka jest rozproszona. I to też jest istotne, no właśnie, istotnym jest to, że w Polsce psychoterapia od leczenia psychiatrycznego jest rozdzielona. Natomiast są kraje, w których lekarze psychiatrzy zajmują się także psychoterapią, na przykład jest tak w Niemczech, jest tak również w Stanach Zjednoczonych, właściwie powiedziałbym, że pewnie w większości krajów. Natomiast w Polsce ten system jest mocno rozdzielony. Lekarze psychiatrzy, o ile nie mają ukończonego kursu w zakresie psychoterapii, kursu, który właściwie jest studiami podyplomowymi, czteroletnimi, to nie są psychoterapeutami. I no, jest takie właściwie dominujące podejście w naszym kraju, że nie prowadzi się jednocześnie leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego u tego samego pacjenta. Chociaż różnie bywa, różne są szkoły, ale to tak, żeby dać Państwu pewien ogląd sytuacji. Jakie są formy opieki psychiatrycznej? Otóż mamy szpitale psychiatryczne i oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych. W sumie w skali Polski jest to 34 tysiące łóżek psychiatrycznych, w sumie w 156 oddziałach. Poza tym mamy jako formę opieki ambulatoryjnej poradnie zdrowia psychicznego albo centra zdrowia psychicznego i to są przychodnie, które są finansowane przez NFZ. Poza tym mamy jeszcze prywatne poradnie, które są dosyć istotną częścią opieki psychiatrycznej w Polsce. Chciałbym teraz przejść już do tej problematyki uzależnień. Przy czym no tutaj znowu, wychodząc od bardziej ogólnej definicji, która jeszcze właśnie czerpie wprost z tej terminologii uzależnienia. Czyli no, zanim też dojdzie do rozwoju uzależnienia, to używanie substancji musi przejść przez wcześniejsze stadia. I tymi stadiami jest początkowo rozwój tolerancji, czyli no, w toku stosowania substancji potencjalnie uzależniającej początkowo. Może być tak, że żeby osiągnąć ten sam efekt, będzie konieczne przyjęcie większej ilości substancji. I właśnie to nazywamy tolerancją i ten etap nazywamy rozwojem tolerancji. Natomiast później rozwija się etap zależności, że no, dany efekt, na przykład rozluźnienia, czy też efekt relaksacji jest możliwy do osiągnięcia jedynie po zażyciu substancji. Natomiast no, etap uzależnienia w takim właśnie trójstopniowym modelu to jest etap, w którym osoba aktywnie dąży pomimo negatywnych konsekwencji do przyjmowania danej substancji, czy też powtarzania zachowania. I taki model jest przyjęty, natomiast tutaj jest takie najbardziej ogólna definicja uzależnienia, czyli że jest to nabyte zaburzenie psychiczne, objawiające się okresowym lub stałym przymusem stosowania substancji lub wykonywania czynności. Jakie mamy kryteria DSM, czyli tej klasyfikacji DSM zaburzenia używania substancji? Początkowo musimy od tego wyjść, ponieważ to jest no, taka rodzina zaburzeń w klasyfikacji, z której będą wywodziły się zaburzenia behawioralne. Zatem właśnie zaburzenia używania substancji w ogólności mamy cztery główne kryteria, które obejmują zaburzoną kontrolę nad używaniem, problemy społeczne w wyniku używania substancji, ryzykowne używanie substancji i w rezultacie uzależnienie fizyczne. Odnosząc się do poszczególnych z tych elementów, to zaburzona kontrola nad używaniem jest wyrażona poprzez następujące, czyli używanie więcej substancji niż pierwotnie zakładano lub częściej niż pierwotnie zakładano, tak? Poza tym ta chęć ograniczenia spożycia wiąże się z tym, że no, nie można osiągnąć tego celu. Ponadto osoba uzależniona będzie poświęcała dużą ilość czasu na aktywności niezbędne do pozyskania substancji, samo używanie substancji, a następnie na ustąpienie jej działania.
Może być to również właśnie wiele czasu na to, żeby tą substancję w ogóle zakupić, jeśli jest to substancja niedostępna w legalnym obrocie. Ta zaburzona kontrola nad używaniem oznacza również craving, czyli pragnienie. Celowo nie tłumaczyłem tego, ponieważ coraz częściej w naszej literaturze tego cravingu się nie tłumaczy, bo pozostaje to w formie niezmienionej. Nie jest to tak dosłownie pragnienie. Craving jest właściwie takim pragnieniem, poszukiwaniem, głodem substancji, czy głodem zachowania, tak moglibyśmy również powiedzieć w odniesieniu do zaburzeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Jakie problemy społeczne tutaj będą diagnostyczne dla uzależnień? Zaniedbywanie obowiązków i relacji, porzucanie podejmowanych wcześniej aktywności, hobby, czyli tutaj zdecydowanie też te aktywności, które wcześniej dana osoba podejmowała, one stają się zupełnie mało interesujące. To będzie również charakterystyczne dla uzależnień behawioralnych, o czym jeszcze sobie później powiemy. Ponadto jeszcze brak możliwości osiągania celów, wypełniania obowiązków w domu, szkole, pracy. To będzie także skutkowało obniżeniem wyników w nauce, wyników w pracy. Może być też jednym z pierwszych symptomów zaburzeń związanych z używaniem substancji. Ryzykowne używanie, czyli spożywanie substancji w ryzykownych okolicznościach w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, to również może być podejmowanie zachowań w sytuacjach, w których nie jest to akceptowalne. Ponadto kontynuacja spożycia pomimo świadomości szkodliwości, podobnie do stosunku do uzależnień behawioralnych, o czym będziemy jeszcze i tak mówili, to będzie kontynuacja tego zachowania pomimo świadomości szkodliwości. Wreszcie uzależnienie fizyczne. To jest ta część, która jeszcze wymaga badania w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, czy one wywołują uzależnienie fizyczne. Na pewno są oparte na warunkowaniu instrumentalnym, więc pewna doza neurobiologii w nich również jest. Niemniej w odniesieniu do zaburzeń używania substancji, to w rezultacie dochodzi do rozwoju tolerancji i dochodzi do powstania objawów odstawiennych po przerwaniu przyjmowania substancji. I tutaj jeszcze raz powtórzone kluczowe elementy każdego. Właściwie tutaj powinniśmy napisać zaburzenia używania substancji albo zaburzenia związanego z uzależnieniem behawioralnym według DSM-5. Są to silne wewnętrzne pragnienia przyjmowania substancji, powtarzania czynności, upośledzona zdolność do kontrolowania przyjmowania substancji albo powtarzania czynności, priorytetyzacja używania substancji, powtarzania czynności nad innymi aktywnościami albo hobby, przewlekłe używanie, powtarzanie czynności pomimo szkód i negatywnych konsekwencji. Wzorzec obecny jest przez co najmniej 12 miesięcy lub krócej, jeśli objawy są nasilone. Wreszcie kryteria ogólne według klasyfikacji ICD-11, czyli tak jak już pewnie Państwo się domyślacie, utrwalony wzorzec powtarzalnego zachowania, utrata kontroli, priorytetyzacja zachowania, czyli widzimy, że ta substancja albo zachowanie staje się elementem przewodnim w życiu. Ponadto mamy tutaj kontynuację tego zachowania albo przyjmowania substancji pomimo negatywnych konsekwencji, wyrażonych chociażby kłótniami w rodzinie, złymi wynikami w nauce, negatywnym wpływem na zdrowie. Wzorzec ten występuje przez 12 miesięcy lub więcej, natomiast może mieć on charakter przewlekły lub epizodyczny, czyli oznacza to, że może zarówno być przez to właśnie obecny przez całe życie, albo od pewnego momentu, albo może przyjmować jedynie postać epizodyczną i te objawy, co też istotne, nie mogą być wyjaśnione lepiej przez inne zaburzenia psychiczne, zachowania albo zaburzenia neurorozwojowe, a także skutkują istotnym cierpieniem i znacznym upośledzeniem funkcjonowania społecznego, rodzinnego, zawodowego, naukowego lub jakiegokolwiek innego. Jakie mogą być niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o obecności zaburzenia używania substancji, ale również zaburzeń behawioralnych?
Dzielimy tutaj te zmiany na głównie na takie dwa obszary, czyli zmiany w zachowaniu, zmiany poznawcze. Jeśli chodzi o zmiany w zachowaniu, to może być to odhamowanie, czyli no, powiedzielibyśmy taka brak kontroli, powiedzielibyśmy brak cenzury w pewnych sytuacjach, tak? Czyli chociażby no, żartowanie w momentach, w których nie jest to akceptowalne, czy też no, moglibyśmy powiedzieć, że może być to no, pewnie też i wiele innych lepszych przykładów. Może już nie chcę tutaj podawać jakichś konkretnych. Natomiast poza tym może być to letarg, nadaktywność, albo z drugiej strony właśnie zbyt mała aktywność, agitacja, czyli tutaj agitację w psychiatrii rozumiemy jako pobudzenie, no, senność, nadmierna czujność, tutaj właściwie to byśmy powiedzieli, że taka gotowość i taka reaktywność, może nawet byśmy powiedzieli, tak, na różne bodźce. Poza tym mogą być zmiany poznawcze. Przede wszystkim tutaj zaburzenia koncentracji, zmiana czasu skupienia, to znaczy no, wiąże się to z tym, że to skupienie uwagi jest znacznie krótsze zazwyczaj. No i poza tym mogą pojawić się zaburzenia spostrzegania. Zaburzenia spostrzegania, czyli no, głównie tutaj chodzi nam o halucynacje, czyli sytuacje, w których ktoś widzi albo słyszy coś, czego inni nie widzą, nie słyszą. Jakie mogą być niepokojące objawy związane z zaburzeniami używania substancji, czy też z uzależnieniami behawioralnymi u młodzieży? Tutaj badacze podkreślają, że no tutaj jednym z takich najbardziej kluczowych objawów może być pogorszenie funkcjonowania społecznego i szkolnego. Pojawienie się konfliktów w domu, których wcześniej nie było, konfliktów z rówieśnikami, izolacji od rówieśników, ale także znaczące pogorszenie ocen u osób, które dotychczas osiągały dobre wyniki w nauce. Jakie są biologiczne podłoża uzależnienia? Tutaj głównym ośrodkiem, który bierze udział to znaczy, który jest postulowany jako jeden może inaczej, który jest no, no kluczowym ośrodkiem, jednak odpowiedzialnym za motywację i kontrolę zachowań, to jest układ nagrody. Natomiast chciałbym też podkreślić, że ten biologiczny model uzależnienia on jest mi najbliższy z racji wykształcenia, tym niemniej są jeszcze modele zarówno psychodynamiczne, jak i modele poznawcze, które jakby no tutaj widzą to bardziej z psychologicznego punktu widzenia. Ja postanowiłem ograniczyć się tutaj do tego biologicznego podłoża. Układ nagrody jest częścią układu limbicznego, natomiast układ limbiczny jest taką strukturą fizjologiczną, czyli jest strukturą funkcjonalną, nie strukturalną, czyli nie jest taką, to znaczy nie jest, no właściwie no, jest strukturą fizjologiczną, nie anatomiczną. I stanowi zbiór struktur korowych, podkorowych, odpowiedzialnych za reakcję emocjonalną, zapamiętywanie informacji oraz motywację wewnętrzną i we. W ogóle początkowo układ limbiczny była mu przypisywana jedynie funkcja węchowa, natomiast z czasem odkryto, że jeszcze za inne funkcje także odpowiada. Składa się między innymi właśnie z węchu mózgowia, ciała migdałowatego, jądra półleżącego, wzgórza, podwzgórza, pola brzusznego, nakrywki, części prążkowia, gałki bladej. To są struktury, które są od siebie właściwie oddzielone tak anatomicznie, więc natomiast będą obecne między innymi szlaki neuronalne i z tego powodu stanowi to jedną część fizjologiczną. Układ limbiczny też, jeśli chodzi o to zapamiętywanie, to będzie również głównie zapamiętywanie w kontekście emocji, które będą doświadczane.
Układ nagrody jest właśnie częścią układu limbicznego i on odpowiada za motywację wewnętrzną i kontrolę zachowań. Są obecne tutaj ciała komórek nerwowych, neuronów dopaminergicznych i one znajdują się w polu brzusznym nakrywki i swoje wypustki aksonalne. Te ciała komórek nerwowych wysyłają do jądra pół leżącego. I to jest jeden z najważniejszych szlaków w układzie nagrody, jest to szlak mezolimbiczny. Natomiast co też warto uwagi, no to że nadmierna aktywacja dopaminergiczna właśnie w obrębie szlaku mezolimbicznego może prowadzić do powstania objawów wytwórczych obserwowanych w schizofrenii, czyli urojeń albo halucynacji. Ewolucyjnie układ nagrody miał zapewnić przetrwanie i reprodukcję. I no, też w układzie nagrody bardzo istotną rzeczą jest warunkowanie instrumentalne, bo no, te czynności, które właśnie ewolucyjnie miały być promowane, czyli no tutaj przetrwanie właśnie poprzez dążenie do uzyskiwania pożywienia oraz reprodukcję, miały dawać przyjemność i w ten sposób właśnie miały być wzmacniane. Motywacje, chociaż tutaj nie ma to znowu dobrego polskiego tłumaczenia, bo tutaj jest to bardziej motywacja jako reward, jako nagroda. I ona może być wewnętrzna albo zewnętrzna. Natomiast ta motywacja wewnętrzna jest bezwarunkowa, daje uczucie przyjemności, satysfakcji i nie wymaga bodźca. Natomiast ta zewnętrzna jest warunkowana przez bodźce zewnętrzne, tak jak pieniądze, wymaga skojarzenia z uczuciami powstającymi w wyniku motywacji wewnętrznej. I wymaga w związku z tym, co za tym idzie, uczenia. Tego uczenia, które jest oparte właśnie na warunkowaniu instrumentalnym. Funkcje nagród to już właściwie tak jak trochę powiedziałem, czyli one mają na celu przetrwanie przede wszystkim, natomiast no one też są oparte oczywiście i na warunkowaniu klasycznym, natomiast też mają wpływ na podejmowanie decyzji, na dążenie do różnych celów. I no tutaj wywoływanie pozytywnych emocji w odpowiedzi na bodźce, albo też i negatywnych. Przechodzimy wreszcie do uzależnień behawioralnych i tego, jak to jest rozumiane w tej najnowszej klasyfikacji ICD-11. Zmieniło się to również w rozumieniu, no, mieliśmy klasyfikację ICD-10, gdzie no, właściwie mogliśmy rozumieć potencjalnie zaburzenia związane z uzależnieniami behawioralnymi albo powtarzalnymi czynnościami jako zaburzenia impulsów i nawyków. Była taka kategoria diagnostyczna, tym niemniej ona w pełni jednak nie oddawała tego charakteru tego zaburzenia i też nie, no jakoś nie podnosiła tego aspektu uzależnienia od czynności. Tak? Natomiast tam właśnie mieścił się hazard patologiczny, który tutaj jest właśnie przeniesiony do tej kategorii diagnostycznej, czyli jest razem z innymi zaburzeniami używania. Więc widzimy, że jest to, by te zaburzenia związane z uzależnieniami behawioralnymi są definiowane przez ICD-11 jako klinicznie nasilone objawy związane z cierpieniem albo zaburzeniami interakcji społecznych, które powstają wskutek powtarzalnych czynności, grupy czynności zmierzających do uzyskania przyjemności, ulgi albo zaspokojenia. No i przechodząc wreszcie do gamingu. Myślę, że to jest ta najbardziej interesująca część naszej prezentacji, ale musieliśmy mieć pewien background, tak żeby też rozumieć, czym się tutaj mierzymy. Gaming od momentu, kiedy no, powstały pierwsze komputery, czy też no, konsole do grania, bardzo się zmienił od gry Pong, którą być może część z Państwa jakoś kojarzy, która polega tylko na odbijaniu punkcika przez graczy. No tutaj już mamy na zdjęciu też Atari 2600 z 1982, które rozpoczęło no, taką, powiedziałbym, drugą rewolucję gamingową.
Natomiast no, były to wciąż mało rozbudowane gry o dość ubogiej grafice. Natomiast no, i wciąż Atari 2600 osiągnęło spektakularny sukces komercyjny, sprzedając 30 milionów konsol. Następnym takim, powiedziałbym, sukcesem, kamieniem milowym była sprzedaż Nintendo Wii, chociaż jeszcze może wcześniej sprzedaż PlayStation 2, które również przekroczyło 100 milionów. PlayStation 2 właściwie 150 milionów sprzedanych konsol. Ale obecnie ten krajobraz się zmienił. Teraz to nie jest już właściwie konkurencja na ilość sprzedanych maszyn, jest to konkurencja na to, ile osób będzie grało w daną grę. Gra staje się właściwie platformą samą w sobie, platformą internetową, i tutaj na przykład Fortnite w sumie ma 350 milionów graczy i ma do 15 milionów graczy jednocześnie. Zanim powiemy o tym, co gaming może zrobić złego, to należy też powiedzieć o tym, co może zrobić dobrego. Może poprawiać koordynację ruchową, śledzenie wzroku, może ułatwiać nawiązywanie znajomości, i na to również zwracają uwagę osoby zajmujące się uzależnieniami behawioralnymi, w tym zajmujące się uzależnieniem od gier, że tutaj istotna jest redukcja szkód. Jeszcze powiemy sobie też o tym, czym jest ta redukcja szkód, i ten dobry wpływ gamingu bierze się również pod uwagę, właśnie proponując redukcję szkód, a nie całkowitą abstynencję. I również właśnie no, na to, że przede wszystkim ma to wpływ na umiejętności społeczne. Może trochę paradoksalnie, ale no, biorąc pod uwagę właśnie gry internetowe, właściwie no, należało powiedzieć online mowę bardziej, to nawiązywanie tych relacji i te interakcje są niezwykle istotne. Jaki jest czas spędzany przed ekranem? To jest często takim, być może też te statystyki są dosyć zaskakujące. Są to statystyki amerykańskie dotyczące tego, ile czasu spędzają dzieci i młodzież przed ekranem. Widzimy, że jest to w przypadku grupy dzieci do 8 roku życia, to jest czas 2 godzin 24 minut, i 16% to jest czas poświęcony na granie. I więcej tutaj, większą część stanowią chłopcy. Im starsze dzieci, tym ten czas się wydłuża, i już tutaj w grupie 5 do 8 to są 3 godziny. I widać tutaj też dużą różnicę, gdybyśmy wzięli tutaj również pod uwagę status socjoekonomiczny rodzin, i im wyższy status socjoekonomiczny, tym ten czas jest krótszy. I tutaj te różnice są duże, tak? Czyli w grupach niższych socjoekonomicznych to może być nawet 3 godziny i 48 minut, natomiast wyższych godzina 52, to 2 godziny różnicy, bardzo dużo. Natomiast widać już, że nastolatki spędzają przed ekranem znacznie, znacznie więcej czasu, 8 godzin 39 minut. I jeśli mowa tutaj o grających nastolatkach, to 59% czasu to jest czas spędzany na graniu, czyli no widzimy, że to będzie pewnie około 5 godzin tego czasu dziennie. Mamy oczywiście różne sposoby grania. Im starsza grupa, tym bardziej będzie to granie konsolowe, komputerowe, im młodsza grupa, to będą bardziej gry mobilne. Natomiast tutaj, patrząc też znowu na czasy grania, to jeśli byśmy wzięli pod uwagę ten przedział czasowy od 4 do 10 godzin dziennie spędzanych na graniu, to mowa tutaj o 5% dziewczynek i 14% chłopców do 18 roku życia. Znowu mówimy o populacji amerykańskiej. I teraz pytanie, czy rodzice ograniczają ten czas spędzany przez ich dzieci przed ekranem? 94% rodziców twierdzi, że tak, natomiast 72% młodzieży twierdzi, że nie. Pewnie tutaj są dwa czynniki, i czynnik buntu młodzieży, i czynnik troszkę takiej moralności rodziców, że rzeczywiście biorą tutaj odpowiedzialność za swoje pociechy, ale myślę, że jednak ta młodzież jest bliższa prawdy, że wielokrotnie jednak ci rodzice nie kontrolują w pełni czasu spędzanego przed ekranem, i stanowi to też spore zagrożenie.
Natomiast też jest, mamy taką wiedzę, że tam, gdzie nie ma żadnych zasad dotyczących czasu grania, tamten czas jest 2 razy dłuższy. Jeszcze tutaj na chwileczkę tylko o tym gamingu wśród dorosłych, to jakby no wśród tych dorosłych graczy średni czas grania w tygodniu to 8 godzin, u mężczyzn dni wolne weekendy to 3 godziny dziennie, u kobiet w dni wolne weekendy około 1-2 godziny dziennie. Ale pytanie w ogóle, dlaczego gry mogą być uzależniające? No i tutaj no, właściwie byśmy powiedzieli o tym, że gry zostały zaprojektowane po to, by wywoływać satysfakcję z wykonania tego zadania, które zostało w nich stworzone. I badanie opinii graczy później wpływa no, znacząco na to, że te oczekiwania graczy są spełniane. Czy też w kolejnej części z danej serii, czy też w jakiejś innej produkcji. Zwrócono także uwagę w badaniach na to, że obecność mikrotransakcji w grach i lootboxów może mieć tutaj bardzo istotny czynnik tego, że jest to uzależniające. No, ale też właściwie najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że gry stanowią coraz bardziej imersyjne doświadczenie, że można coraz bardziej się w nich zanurzyć. Grafika staje się coraz bardziej realistyczna. Fabuła jest wielowątkowa, rozbudowana, można się utożsamiać z bohaterami. No i ścieżka dźwiękowa, która także jest no, często symfoniczna, nagrywana przez orkiestrę, więc jest to no, swego rodzaju medium. Stanowi to też no, pewien. No, producenci gier no, w ten sposób sprzeciwiają się WHO, mówiąc o tym, że gry stanowią medium i dlaczego różne inne media również nie zostaną uznane za uzależniające i dlaczego to gry zostały w ten sposób no, niejako ukarane. No i tutaj nawet widać tę ewolucję gier na przykładzie serii The Legend of Zelda. Sam przyznam, że jest to moja ulubiona seria gier, dlatego trochę postanowiłem ją tutaj umieścić. I widzimy tutaj pierwszą część serii z 1986 roku. Widzimy The Ocarina of Time z 1998 i to, jak tutaj wyglądała grafika. I w 2017 roku Breath of the Wild i widzimy, jak tutaj wygląda ten świat. I no, widzimy, że coraz bardziej możemy się z nim utożsamiać. Jak definiujemy właśnie gaming disorder w rozumieniu ICD-11? No, po pierwsze, tak jak już wspomniałem wcześniej, na uwagę zasługuje fakt, że oprócz hazardu jest to jedyne uzależnienie behawioralne w klasyfikacji ICD-11. Charakteryzuje się znowu obecnością przewlekłego lub epizodycznego wzorca zachowania powstającego w wyniku grania online lub offline, dającego następujące objawy. Po pierwsze, utrata kontroli nad graniem. Początek, tutaj dotyczy to właśnie początku, częstości, intensywności, czasu trwania, zakończenia grania, czy też sytuacji. Priorytetyzacja grania nad innymi aktywnościami do stopnia, w którym granie ma pierwszeństwo nad innymi zainteresowaniami lub codziennymi czynnościami. Kontynuacja lub eskalacja grania pomimo negatywnych konsekwencji. To są te kluczowe objawy, natomiast też te objawy muszą skutkować istotnym cierpieniem i znaczącym upośledzeniem funkcjonowania społecznego, rodzinnego, zawodowego, naukowego lub jakiegokolwiek innego. Objawy nie mogą być lepiej wyjaśnione przez inne zaburzenia psychiczne, zachowania lub neurorozwojowe. Wzorzec zachowań musi być przewlekły lub może być przewlekły lub epizodyczny oraz utrzymuje się przez długi okres czasu, tutaj 12 miesięcy lub więcej. Przy czym też no tutaj jeszcze są, oczywiście jest ten podział z kodami, czyli mamy zaburzenie gamingowe głównie online, głównie offline i niesprecyzowane. Natomiast klasyfikacja ICD-11 ma jeszcze wiele uwag dotyczących właśnie zaburzenia gamingowego. Mowa m.in. o tym, że jeśli objawy są nasilone i inne kryteria są spełnione, tutaj głównie mowa o tych trzech właśnie, czyli utrata kontroli, priorytetyzacja i kontynuacja pomimo negatywnych konsekwencji,
są bardzo nasilone, no to można tą diagnozę postawić przed upływem 12 miesięcy. Osoby z zaburzeniem mogą podejmować liczne zakończone niepowodzeniem próby kontroli lub znacznego ograniczenia grania. Osoby z zaburzeniem mogą zwiększać czas trwania, częstość grania lub doświadczać chęci grania w gry o większym poziomie skomplikowania albo wymagające większych umiejętności albo strategii w celu utrzymania lub przekroczenia wcześniejszego poziomu ekscytacji lub w celu unikania znudzenia. Tutaj jest bardzo wyraźne nawiązanie do tego, że no, prawdopodobnie jednak będziemy obserwowali tutaj no, rozwój mechanizmu tolerancji, czyli tego, że no, wciąż, żeby osiągnąć ten sam poziom ekscytacji, trzeba będzie więcej bodźca właśnie w postaci bardziej wymagającego zadania do wykonania. To są również uwagi właśnie z klasyfikacji ICD-11. Gdzie jest granica normy? Czyli no, trochę tutaj autorzy klasyfikacji chcą nam powiedzieć o tym, gdzie jest zaburzenie, a gdzie jego nie ma. Czyli no, tutaj jest mowa o tym, że diagnoza nie powinna być stawiana jedynie na podstawie powtarzalnego albo trwałego wzorca grania bez spełnienia innych kluczowych kryteriów, tak? Czyli nawet takie codzienne granie jako część planu dnia albo granie w celu rozwoju umiejętności, tutaj mowa również o różnych turniejach gamingowych, albo w celu zmiany nastroju, unikania znudzenia, ułatwienia kontaktów społecznych, bez spełnienia innych kryteriów, czyli no, ktoś spełnia wszystkie role społeczne, jest w stanie przerwać granie, jeśli jest to konieczne, potrzebne, to nie może stanowić podstawy do rozpoznania zaburzenia. Okresy wzmożonego grania mogą być charakterystyczne także dla pewnych grup socjodemograficznych. Mężczyzn, młodych, dorosłych, zwłaszcza w określonym czasie i sytuacji, właśnie wakacje, turnieje gamingowe. I znowu przy braku spełnienia innych kryteriów nie powinno się diagnozować w takich sytuacjach tego zaburzenia. Osoby z zaburzeniem mogą doświadczać chęci grania podczas innych aktywności. Tutaj znowu mowa o tym, że może dochodzić do pewnego rodzaju odhamowania, podejmowania aktywności w sytuacjach, kiedy nie jest to dopuszczalne. Wraz z zakończeniem lub próbą redukcji grania osoby te mogą doświadczać dysforii, silnego obniżenia nastroju powiązanego ze złością, przejawiać wrogość z agresją słowną i fizyczną włącznie. Tutaj mi się coś powtórzyło, przepraszam bardzo. Ja się też odniosę do tego pytania, które już tutaj widziałem, też widzę, że ktoś z Państwa pisze. Wiem, że jesteśmy już po czasie, ale mam nadzieję, że jeszcze Państwo ze mną zostaniecie. Dalej jeszcze, no to te osoby oczywiście w związku z tym, że często to granie odbywa się do późnych godzin, również nocnych, to mogą doświadczać zaburzeń snu, będą ograniczały również posiłki, płyny, w związku z czym może dochodzić do zaburzeń odżywiania. Będą także ograniczały aktywność fizyczną, tak, doba jest skończona, wiadomo, że nie ma tego czasu za dużo. Mogą także współwystępować inne zaburzenia psychiczne, w tym uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia koncentracji, w tym ADHD i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Jaka jest demografia na podstawie właśnie klasyfikacji ICD-11? Ocenia się, że są to głównie mężczyźni. Ośrodki, które zajmują się zaburzeniem gamingowym od 2019 roku, oceniają, że no, prawdopodobnie jest to 90%. Natomiast jakby mowa tutaj o grupie osób, które zgłaszają się w celu uzyskania pomocy. Nie ma tutaj jasnych statystyk, więc są to tylko pewne obserwacje. Głównie nastolatki, młodzi dorośli między 12 a 20 rokiem życia, ale tutaj no, odniosłem się też do tego, że średni wiek gracza w ogóle w populacji to 30 lat. Tutaj pojawia się kolejny wniosek, czyli że na zaburzenie gamingowe bardziej narażone są osoby poniżej 18 roku życia, dorośli znacznie mniej, pomimo tego, że grają. Rozpowszechnienie w populacji to około 1-2%, natomiast szacuje się, że być może nawet do 10%. Te dane są bardzo niespójne. Nie ma właściwie zbyt dużo badań na ten temat. Jak postępować? No tutaj przede wszystkim korzystać z pomocy specjalistów. Jeśli pojawia się jakikolwiek problem dotyczący zdrowia psychicznego, nie bać się tego, żeby zgłosić się do psychiatry, żeby zgłosić się do psychologa, zwłaszcza jeśli mowa o osobach poniżej 18 roku życia, żeby szukać tej pomocy przede wszystkim.
nie oceniać. To jest też bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście zaburzenia używania substancji, a też innych zaburzeń psychicznych, że ocenianie zawsze będzie powodowało brak ufności. I jeśli będziemy kogoś zbywali, mówili, słuchaj, ty to, no właściwie to, ty to nie masz problemów, ty nie, nie, no nie możesz być smutny, nie możesz być niezadowolony, no przecież to niemożliwe, tak? To tak nie jest, w sensie na zaburzenia psychiczne może być narażony każdy bez względu na to, w jakim jest wieku, co robi, czym się zajmuje, więc trzeba być zawsze otwartym. Jeśli chodzi jeszcze o właśnie zaburzenia gamingowe, to istotne jest też to, że gry pełnią pewną funkcję ekspresji, zwłaszcza w grupie młodych ludzi. Funkcję wyrażania poglądów, myśli i może się to wiązać z pewną obawą przed ujawnieniem informacji dorosłym. Być może jest tam coś, czego się wstydzą, coś, czego nie chcą ujawnić, dlatego też jest to istotne. Natomiast w każdej sytuacji trzeba reagować. Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie życia albo czyjegoś zdrowia i jest taka informacja, która się gdziekolwiek pojawia, czy to właśnie w trakcie jakiejś gry online, czy gdziekolwiek indziej, należy powiadomić o tym odpowiednie służby, czy to policję, czy też no przede wszystkim najpierw opiekunów. I podobnie tyczy się to również zagrożeń wirtualnych i też tyczy się to obrażania, stosowania jakichś właśnie wulgaryzmów obraźliwych, tak, w kierunku innej osoby. W sytuacji, kiedy no, rzeczywiście ma to takie zabarwienie no, agresywne, zwłaszcza, tak? To na, jakby, no, nie można takich zagrożeń wirtualnych bagatelizować. Jakie jest leczenie? Przede wszystkim, no, jeśli chodzi o zaburzenie gamingowe, jest to redukcja szkód. Bo jeśli mówimy o zaburzeniach używania substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży, to tym celem jest abstynencja. Zawsze tak będzie. Zresztą tym celem jest abstynencja również u dorosłych, chyba że nie da się tego zrobić inaczej, no to wtedy redukcja szkód. Natomiast ta redukcja szkód właśnie oznacza redukcję używania, redukcję spożycia. Czyli chcemy zredukować tą ilość, zredukować częstość, żeby poprawić funkcjonowanie społeczne. I no, dlatego ta redukcja szkód w przypadku zaburzenia gamingowego to głównie właśnie edukowanie o ryzyku, zachęcanie do zdrowszych zachowań, edukacja o dostępnych opcjach leczenia, jeśli właśnie pacjent jest gotowy. Jaki może być plan terapeutyczny? No, przede wszystkim jest to motywowanie do podjęcia terapii, angażowanie również rodziny, poprawa umiejętności i kompetencji, czyli no, zbudowanie jakiejś umiejętności, kompetencji u danej osoby, która styka się z tym problemem, leczenie zaburzeń współistniejących, zachęcanie do aktywności prospołecznych oraz no, zapewnienie, i tutaj no, chodzi o to też, żeby tego pacjenta zapewnić o tym, że będzie miał tę opiekę bez względu na różne trudności, które będą się pojawiały po drodze. Bo jak wiadomo, w przypadku każdego zaburzenia związanego z używaniem czy to substancji, czy też tych zaburzeń nawykowych, nawroty są nieodłączną częścią takiego procesu leczenia. Nie da się osiągnąć tej poprawy natychmiast i jest to proces, tak? Na początku, bo też no, definiuje się fazy nawrotu, na początku jest to nawrót emocjonalny, wiążący się z taką izolacją, akumulacją, internalizacją negatywnych emocji, kiedy to jest skierowane do wewnątrz. Później pojawia się właśnie craving, czyli no, chęć zdobycia substancji, chęć powtórzenia zachowania. To będzie się wiązało też ze skłonnością do przebywania w miejscach oraz wśród osób kojarzonych z uzależnieniem. No i wreszcie nawrót fizyczny, czyli moment ponownego użycia substancji, nawrotu zachowania. Jaka może być farmakoterapia tutaj w odniesieniu już do zaburzenia gamingowego? No to nie mamy tutaj porządnych badań z randomizacją, które by nam jakoś podpowiadały, co można zrobić. Tutaj oceniane były tylko krótkofalowe efekty. Próbowano stosować leki, które są stosowane w leczeniu zaburzeń koncentracji i uwagi, tutaj konkretnie butylofenidatu, atomoksetyny, w zaburzeniach nastroju, czyli inhibitora wychwytu zwrotnego dopaminy, noradrenaliny i escitalopramu. To jest jeden z leków przeciwdepresyjnych, lek z grupy leków, czy z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.
I w tych dotychczasowych badaniach wskazano, że wszystkie powyższe leki miały porównywalną skuteczność pomimo zupełnie różnych mechanizmów działania, jednocześnie były też bardziej skuteczne od placebo. To nie oznacza, że jest możliwe ich stosowanie w tym rozpoznaniu, ponieważ no, na to jeszcze nam nasze regulacje nie pozwalają. Wreszcie psychoterapia, która tutaj no, będzie odgrywała właściwie najbardziej istotną rolę, i tutaj mamy terapię CBT. Natomiast te badania pokazały, że terapia CBT, czyli terapia poznawczo-behawioralna, jest skuteczna w leczeniu objawów, natomiast nie redukuje czasu grania. Efekty są dosyć szybko dostrzegane, ale też nie utrzymują się długo po zakończeniu terapii. I tutaj jest też pewien model, który został zaczerpnięty właśnie z uzależnienia od internetu. Tyle tylko, że no, tak jak już wspomniałem, uzależnienie od internetu też nie jest diagnozą w rozumieniu klasyfikacji żadnej, czyli ani klasyfikacji DSM-5, ani ICD-10, ICD-11. Natomiast powstał taki model terapii uzależnienia od internetu właśnie przy użyciu terapii poznawczo-behawioralnej. Tutaj on się opiera na trzech elementach, czyli zmianach zachowania. Znaczy, no, po pierwsze ocenie korzystania z internetu i możemy tutaj stosować na przykład dziennik zawierający opis czynności, czas trwania i chodzi o to, żeby ocenić tą skalę problemu z perspektywy takiej obiektywnej, tak? Czyli żeby spojrzeć na to z zewnątrz, przyjrzeć się i ustanowić też jakiś plan, bo no, nie sposób jest powiedzieć, że żeby zaprzestać danej czynności, najpierw musimy to stopniowo redukować, natomiast zawsze oparta terapia uzależnień. Restrukturyzacja poznawcza to opiera się właśnie na zmianie zniekształceń poznawczych. Nie zniekształcenia poznawcze to takie nieprawidłowe przekonania, które mamy, ale które są bardzo utrwalone. No i tutaj na przykład to takie odnoszące się właśnie do grania. Tylko w internecie jestem lubiany, offline nikt by ze mną nie rozmawiał, tak? Co być może zupełnie nie jest prawdą, natomiast no, wiąże się to z takim przekonaniem też opartym na różnych doświadczeniach dotychczasowych. No i wreszcie redukcja szkód, czyli ograniczenie czasu spędzanego na korzystaniu z internetu i leczenie zaburzeń współistniejących. Wpływ środowiska jest bardzo istotny, jak wiemy, i tutaj terapia rodzinna no, ma swoją skuteczność w leczeniu zaburzeń używania substancji psychoaktywnych przede wszystkim, ale w zaburzeniu gamingowym także. No i wiemy, że te problemy rodziców, rodziny, środowiska mogą mieć no, bardzo duży wpływ i tutaj na pewno dostrzegamy, że problem uzależnienia u rodziców może wpływać właśnie na niski poziom wsparcia, słabą komunikację i też słaby nadzór. Też no, dostrzegamy, że nadużycia i zaniedbania w stosunku do dzieci są częstsze u osób z rozpoznaniem nadużywania substancji psychoaktywnych. To, co jest też najbardziej istotne, to to, żeby nie pozwolić na zaprzestanie leczenia. Chodzi o to, żeby no, pozostać w tym leczeniu bez względu na to, czy ono jednak, jaki ma efekt w tym sensie, żeby pozostać gdzieś pod kontrolą, tak? No chyba, że ta terapia nie przynosi kontroli i chcemy zmienić terapeutę, to okej. Natomiast żeby pozostać w terapii, nawet pomimo nawrotów, to wtedy pozwoli przynajmniej na redukcję szkód. Istotnym narzędziem też tutaj w pracy, to już jest taka ostatnia rzecz, o której powiem, to jest wywiad motywujący, czyli motivational interviewing, i on może być pomocny zwłaszcza na początkowym etapie albo w grupach osób, które są ambiwalentne wobec potrzeby leczenia, czyli mają różne wątpliwości i ma na celu właśnie redukcję szkód, a nie całkowitą abstynencję. Opiera się właściwie na takiej rozmowie o zmianie. Kluczowe założenia wywiadu motywującego to jest partnerstwo. Czyli, że no, nie chodzi o to, że ten terapeuta to ma dyktować, tylko ma być, ma współpracować, tak? Czyli terapeuta jest ekspertem w zakresie dostarczenia sposobu zmiany zachowania, ale pacjent jest ekspertem w zakresie własnych trudności. Opiera się też na tym, że pacjent sam posiada w sobie różne narzędzia niezbędne do zmiany, a wywiad ma na celu wydobyć z pacjenta priorytety, wartości, jego własną wewnętrzną mądrość. Ponadto terapeuta nie ocenia, przyjmuje różne rzeczy, akceptuje i do spotkań podchodzi bez żadnych założeń i działa na rzecz dobra pacjenta. Opiera się właśnie na stawianiu otwartych pytań, na tym, żeby podkreślać dotychczasowe starania o zmianę, żeby uważnie słuchać, dopytywać.
podsumowywać różne rzeczy i no tutaj też forsować, znaczy no właśnie nie forsować zmiany, ale włączać taki język, który będzie na tą zmianę nakierowywał, ale też bez zbędnej presji. Żeby to było nastawione na wymianie informacji, czyli nie to, że jedna osoba przekazuje, a druga osoba odbiera, tylko jest to wymiana. No i tutaj też chodzi o to, żeby nawiązać relacje i żeby dawać plan, rozpoznawać przyczyny, tak, żeby gdzieś skoncentrować się na tych aspektach. I tutaj możemy stosować również taką analizę zysków i strat, taką, no po prostu zapisujemy sobie, jakie mogą być zyski, jakie mogą być straty związane właśnie w ogóle ze zmianą potencjalną, tak żeby trochę to też unaocznić, jakie zachowanie może być bardziej korzystne. Też stosuje się o taką linijkę gotowości, czyli readiness ruler, która jest skalą od 0 do 10 i tutaj no, czy ktoś jest gotowy na zmianę, czy nie jest, tak? Na koniec jeszcze właśnie chciałem tylko powiedzieć o tym, jak w ogóle, jakie jest podejście do osób chorujących psychicznie, ale no przede wszystkim no tutaj chciałbym raczej powiedzieć, że z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego i doświadczeniem leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Jakie jest podejście w społeczeństwie? To znowu jest to badanie już, które wspominałem wcześniej, badanie SOV2, Populacja Polska, lata 2018-2021. No i czy ktoś by chciał, żeby na przykład osoba z zaburzeniem psychicznym i doświadczeniem hospitalizacji była opiekunem dziecka? No i jak widzicie Państwo, no, większość osób tutaj właśnie odpowiada, że nie chciałaby, tak? Właściwie tylko można powiedzieć, że trudno powiedzieć i nie miałbym zastrzeżeń. No to jest, no może gdzieś blisko połowy, ale to przede wszystkim też to trudno powiedzieć, to też nie wiadomo, tak, czy to, którą to stronę bardziej, ale że jest jednak bardzo duży odsetek procentowy tych osób, które mówią, że zdecydowanie nie. I no zarówno w odniesieniu właśnie do bycia opiekunem dziecka, nauczycielem albo lekarzem, to są właściwie to były te pytania, które tutaj osiągały największy udział procentowy odpowiedzi negatywnych. Na koniec jeszcze, tylko nie wiem, czy uda mi się to Państwu odtworzyć, bo wydaje mi się, że niestety te filmy YouTube'owe, one się nie odtwarzają i chyba to się nam. Ale nie wiem, czy jakoś może by mi się, czy by mi się to udało. Ale chyba by mi się jednak. No cóż, to może nawet w związku z tym, że jesteśmy po czasie, to już nie będę tego przedłużał. Jeśli Państwo będziecie chcieli, to jeśli właśnie nawet wkleicie sobie do przeglądarki, to znaczy do wyszukiwarki w YouTubie, właśnie Gaming Disorder Now Disease According to WHO. To Państwo znajdziecie tutaj taki filmik właśnie z wywiadem dotyczącym zaburzenia gamingowego. No dobrze, drodzy Państwo, przeciągnąłem. Spodziewałem się, że tak będzie i mam nadzieję, że nie macie mi tego Państwo bardzo za złe. Większość z Państwa została, jak zobaczyłem, i teraz bym się chciał odnieść do Państwa pytań. Czy można zostać lekarzem, mając zaburzenia psychiczne? Pyta Weronika. Otóż można. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Jeśli tylko nie ma ograniczeń stanowiskowych, takich wynikających z medycyny pracy, a zaburzenia psychiczne nie są takim przeciwwskazaniem stanowiskowym, no to nie jest to żadną przeszkodą, tak? Bo różne inne rozpoznania, wyjątkowo czasami, to mogą stanowić różne przeciwwskazania stanowiskowe do konkretnego rodzaju pracy. Ale tutaj akurat w ogólności do bycia lekarzem zaburzenia psychiczne nie są przeciwwskazaniem. Sam znam osoby, które są lekarzami, które mają zaburzenia psychiczne i to właściwie powiedziałbym wszystkie z tego spektrum, o którym powiedziałem. Jak poradzić sobie z napadami agresji i lękiem? To jest bardzo złożone pytanie, bym powiedział, i tutaj też nie ma niestety jednej odpowiedzi na to pytanie. I no,
I tak moją radą byłoby to, żeby zgłosić się do specjalisty w tym zakresie, żeby ocenić, z czego wynika agresja, w jakich sytuacjach się pojawia, w jakich sytuacjach pojawia się lęk. Za każdym razem trzeba się zastanowić, jakie jest podłoże takiego zachowania. I następnie zaplanować jakiś plan terapeutyczny, no bo to jest najbardziej istotne. Być może też zarówno napad lęku i agresji, być może będzie wymagał leczenia, nie tylko psychoterapeutycznego, być może również farmakoterapii. To nigdy nie jest powiedziane, że nie. Dalej widzę pytanie dotyczące tego, czy każdy człowiek jest tak samo narażony na nadużywanie środków psychoaktywnych, czy są jednak osoby bardziej podatne na tego typu zaburzenia. Tak, to znaczy udowodniono nawet, wskazano właściwie nawet na jeden gen, taki gen FOSB, właściwie FOS delta B, którego ekspresja jest bardziej wyrażona właśnie u osób z rozpoznaniem zaburzeń związanych z używaniem substancji. I no to tak, to są pewne osoby, które są bardziej narażone, ale też i samo środowisko. No tutaj znowu jest to taki model biopsychospołeczny, czyli no, zarówno środowisko, jak i biologia, jak i psychologia tutaj mogą mieć wpływ. Dobra, i tutaj tak, jeszcze dalej sobie czytamy. Nie jestem lekarzem, ale jako że przyjaźnię się z chłopakiem, który ma podobny problem, to jemu pomógł boks, siłownia i tam wszystkie emocje. Warto chodzić, na przykład spacer, spróbować się wyciszyć. Super. A ja myślę, że to bardzo są dobre rady, tak notabene. Chociaż zawsze, jeśli ten problem jest głębszy, to wymaga jakiejś analizy. Więc zawsze warto się nad tym zastanowić, no bo to też. No właśnie, być może te metody już były próbowane na rozmaite sposoby, natomiast tutaj też na pewno bardzo, bardzo słuszna uwaga. Jak rozpoznać atak paniki i jak wtedy pomóc? To znaczy tak, no jest to nagły lęk, który jest odczuwany przez daną osobę, który trwa do kilku minut zazwyczaj. I w jaki sposób pomóc, to znaczy no przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo tej osoby w danej sytuacji. Przede wszystkim też znowu należy się zastanowić nad tym, czy dana sytuacja jest powtarzalna, czy też nie, czy jest to jeden taki atak, czy też było ich więcej, bo jeśli byłoby to powtarzalne, no to z pewnością znowu wymaga to pomocy specjalisty. Jak pomóc sobie z anoreksją? Widzę, że tutaj Państwo sięgacie szeroko. Jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, to leczenie jest jednak długotrwałe i no tutaj bezwzględnie osobie z zaburzeniami odżywiania no, trzeba ją motywować do tego, żeby rozpoczęła leczenie specjalistyczne, tutaj, żeby rozpocząć spotkanie z psychologiem, z psychiatrą. Tutaj też jest to konieczne w przypadku zaburzeń odżywiania. Być może również będzie potrzebna hospitalizacja osoby z zaburzeniami odżywiania, no, często zwłaszcza jeśli wskaźnik BMI, czyli wskaźnik właśnie masy ciała do wzrostu jest już niski, no właściwie tutaj już mówimy, że jeśli spada poniżej 13,5, jest to sytuacja zagrażająca, no i od tego momentu już wymaga to hospitalizacji i wtedy no, wymaga to takiego kompleksowego planu leczenia, natomiast no, anoreksja i w ogóle zaburzenia odżywiania najczęściej są zaburzeniami całego systemu rodzinnego i często może to wymagać też terapii właśnie takiej systemowej. Tym niemniej no zawsze tym odpowiedzią też właściwie na większość z tych pytań może być to, żeby słuchać,
żeby być gotowym na to, żeby pomagać osobom w swoim otoczeniu, żeby być gotowym na przyjęcie ich problemu, ale z drugiej strony też nie obciążać się tym problemem, co też jest bardzo istotne, żeby mieć świadomość swoich własnych granic, tego, że możecie nie być w stanie zawsze pomieścić wszystkich tych problemów, że czasami, zwłaszcza jeśli nie jesteście dorosłymi, może to być sprawa, która będzie wymagała interwencji opiekuna i że zawsze w momencie, jeśli istnieje ryzyko tego, że jest zagrożone czyjeś życie, to nawet jeśli ktoś prosi was o dyskrecję, to nie jest to moment na dyskrecję, tak? Jest to moment, w którym trzeba zainterweniować i każda sytuacja zagrożenia życia wymaga tego, to jest nawet coś, co w prawie jest określane mianem wyższej konieczności, więc działając w imię tej wyższej konieczności, wtedy z pewnością trzeba w ten sposób zadziałać. Dobrze, widzę. O, właśnie, jeszcze. Jakie mogą być objawy stanów lękowych? To może być wiele różnych objawów, no też pytanie, o jakich zaburzeniach lękowych tutaj mówimy, bo to może być lęk uogólniony, które no właściwie pojawia się codziennie, każdego dnia, bez wyraźnego powodu właściwie. I on będzie miał niskie nasilenie, ale za to będzie jednak bardzo przeszkadzający. Może też dawać objawy somatyczne w postaci, czyli objawy z ciała, takie jak bóle w różnych okolicach ciała, w tym bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha, zaburzenia wypróżnień. Natomiast jeszcze odnosząc się, bo czytam tutaj właśnie różne, jeszcze czytam Państwa dalsze pytania, ale to jeszcze tylko odnosząc się do tych stanów lękowych. No to już tak jak no, napady lęku mogą się wiązać no, z takimi z bardzo intensywnym przeżyciem niepokoju, w tym właśnie z hiperwentylacją, czyli no, bardzo szybkim, płytkim oddechem. Na chwilę też mogą się pojawić wtedy zaburzenia orientacji, czyli no, może troszkę dana osoba nie wiedzieć, gdzie się znajduje, co się dzieje w ogóle. To myślę, że takie zasadnicze objawy tego lęku, których można doświadczać. Natomiast no, mogą być też różne inne zaburzenia lękowe, bo też zaburzenia lękowe mogą występować pod postacią różnych fobii specyficznych, że można się bać jakby no, danej rzeczy, tak? Czyli na przykład albo danej sytuacji, może być to agorafobia, czyli lęk przed jakimiś otwartymi przestrzeniami, to może być hemofobia, czyli lęk przed krwią, to może być arachnofobia przed pająkami i tak dalej, więc mamy też takie fobie specyficzne. Może być to też lęk społeczny, tak? Czyli lęk przed wystąpieniami publicznymi, lęk przed nawiązywaniem relacji interpersonalnych. To jest całe spektrum objawów i też jeszcze inne objawy, o których też nie wspomniałem, bo tutaj mógłbym jeszcze sporo mówić nawet na ten temat. Książki o tematyce psychiatrii. To mogę na pewno jedną książkę polecić, jeśli będziecie zainteresowani, a która mówi trochę o tym. Muszę tylko sprawdzić jedną rzecz, bo tak, jedna to się nazywa Czarna Owca Medycyny, bo trochę tak to jest z psychiatrią, że jest czarną owcą medycyny. I no, zarówno lekarze często nie chcą podejmować takiej ścieżki specjalizacji, i zresztą no, była to dziedzina, która przez wiele lat była troszkę na uboczu, więc z pewnością tą czarną owcę medycyny mogę polecić. Natomiast jeszcze jest druga, tylko muszę sobie sprawdzić, jaki jest ten tytuł, bo. To będzie. Pamiętam, że to było. Zaraz znajdziemy. O, spojrzenie w otchłań. Spojrzenie w otchłań. Tak, także to z pewnością takie dwie książki, które bym mógł polecić, które tak dosyć popularno-naukowo traktują psychiatrię. Czarna owca medycyny jest bardziej właśnie o historii
Natomiast spojrzenie w otchłań, tym bardziej historię pacjentów. Jak zmotywować osobę z anoreksją i co może pomóc, by to zadziałało? Niestety, w odniesieniu do zaburzeń odżywiania, nie ma tutaj jednej metody, która byłaby jakoś skuteczna w tej sytuacji, bo wszystko zależy od tego, jakie jest podłoże do zaburzeń odżywiania, jakie to są zaburzenia odżywiania, tak? Czyli jest to typ restrykcyjny, czyli no właśnie, czyli kiedy mówimy o anoreksji, czy o typie bulimicznym, i zawsze jest to niestety bardzo, bardzo indywidualna sytuacja. Przede wszystkim restrykcyjna, okej. Okay. To no tutaj już mniej można się koncentrować na sytuacjach, w których, bo jeśli mowa byłaby właśnie o typie bulimicznym, no to tam bardziej o. Można by się było koncentrować na sytuacjach, które prowokują to, tak? Natomiast w typie restrykcyjnym, no to już trzeba się zastanowić, skąd w ogóle pojawił się ten pomysł na to, żeby w ten sposób radzić sobie z problemami. I też jakie to są problemy, żeby. No, prawdopodobnie jest to osoba, która mierzy się gdzieś z niezrozumieniem w środowisku swoim własnym, rodzinnym. Żeby gdzieś spróbować dotrzeć do tej osoby, tak? Dlaczego? No, w ten sposób jakoś no, wiąże się to z nieakceptowaniem obrazu swojego ciała, tak? Jest to jakiś mechanizm kompensacyjny tego. I no, pytanie właśnie dlaczego? No, żeby gdzieś też wiadomo, że osoby, które mają zaburzenia odżywiania, często bywają bezkrytyczne. No i nie widzą tego problemu z zewnątrz i też uważają, że no, są piękne. No, sam mam też takie doświadczenia ze swojej pracy, gdzie osoby z zaburzeniami odżywiania no, były tak no, zachwycone obrazem osoby z BMI 9,5. To jest no, skrajnie już właściwie, skrajne wyniszczenie, tak? Więc no, trzeba pracować też nad tym obrazem samego siebie, nad własnym poczuciem wartości, nad tym, co wpływa na to poczucie własnej wartości, jakie ma się cele, żeby też znowu, żeby budować te interakcje społeczne, też u osób, które no, już mają głębokie zaburzenia odżywiania, one często utrzymują relacje z innymi osobami, które również mają zaburzenia odżywiania, w ten sposób się tak wewnętrznie motywują. Więc no, tutaj też bardzo istotne jest to, żeby już w fazie nawet terapii zaburzeń odżywiania, żeby stosować się do planu terapeutycznego, żeby utrzymywać tą kaloryczność posiłków, żeby jakby no tutaj bardzo istotna jest też rola środowiska w monitorowaniu przebiegu leczenia, żeby nie pozwalać na to, żeby gdzieś utrzymywać znowu w tym planie terapeutycznym. No ale przede wszystkim też nie stygmatyzować, tak? I żeby też mówić o tym, że no, trzeba tutaj zaufać terapeucie, trzeba zaufać lekarzowi. To jest też bardzo, bardzo istotne. Czy psychiatra może okłamać pacjenta, jeżeli pojawia się zagrożenie życia? Nie, to znaczy nie może okłamać. W ogóle uważam, że psychiatra i żaden lekarz nie może okłamać. Natomiast musi wtedy o tym poinformować pacjenta, tak, że no oczywiście właściwie to już wyjściowo, tak, gdzieś zawierając z pacjentem plan terapeutyczny, wypada powiedzieć, że jeśli będzie sytuacja, w której lekarz uzna, że istnieje stan zagrożenia życia, to że wówczas jakby jest to stan wyższej konieczności i może to spowodować na przykład w sytuacji zgłoszenia myśli samobójczych z tendencją do ich realizacji, może to spowodować wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, jeśli mowa tutaj o gdzieś postępowaniu w gabinecie, tak? Więc psychiatra nie może okłamać, ale też no, musi działać no, w imię jakiejś wyższej konieczności. Czy można się uzależnić od drugiej osoby? Myślę, że tutaj nawet nie mowa o takim uzależnieniu w kontekście tych uzależnień, o których dzisiaj mówiliśmy. Mowa bardziej o czymś, co w psychiatrii jest określane mianem zaburzeń osobowości zależnej.
i o objawach z tego rodzaju. To znaczy, że rzeczywiście mogą być osoby, które dobrze funkcjonują w takiej zależności od innej osoby. I natomiast no tutaj powiedziałbym, że uzależnić od drugiej osoby się nie da. Natomiast pytanie, z jakich naszych mechanizmów to wynika, że mamy takie poczucie. Bo no tutaj no wciąż oczywiście funkcjonujemy jako istoty społeczne i funkcjonujemy również w różnych związkach. Natomiast nie powinny być i nie powinny one opierać się na wzajemnej zależności. To przede wszystkim jest. Jeśli to wynika na przykład z osoby, która ma anoreksję, depresję i bulimię, to już definitywnie tutaj też nie chciałbym, żebyście wybrali na siebie odpowiedzialność za pomoc, zwłaszcza osobom z no, taką współchorobowością. Zresztą no, też, żebyście się nie wcielali w rolę terapeutów i no, to jest też bardzo istotne, żeby wciąż motywować taką osobę do szukania pomocy i żeby trochę, bo wiadomo, że na przykład kontrargumentem na to może być to, że no nie wiem, nie ufam terapeutom, nie ufam psychiatrom, oni mi nie pomogą. Żeby tutaj trochę próbować, no nie wiem, być może nawet macie jakieś swoje własne doświadczenia, doświadczenia ze swojej rodziny, wiecie o tym, że być może są osoby, które potrafią pomóc. Że czasami to chodzi o to, że może to na przykład inny terapeuta, może inny psychiatra, może ten nie potrafi, nie jest w stanie. To też nie oznacza, że nie ma umiejętności. To zawsze jest oparte na zbudowaniu jakiejś relacji. I zawsze tutaj czynnik ludzki może też odgrywać bardzo istotną rolę, ale też no, nie chciałbym, żebyśmy tutaj też, no, żebyście wy wchodzili w taką rolę bardzo aktywną, w sensie, żebyście się wcielali w rolę terapeuty, bo to też rola bardzo obciążająca i też taka, która ma. No może mieć bardzo poważne konsekwencje, tak? Czy praca z osobami z zaburzeniami sama nie wiem, konieczna? Aha, no, ja myślę, że zdecydowanie wiele osób jednak w procesie, znaczy, które wykonują zawody pomocowe w zakresie zdrowia psychicznego, że powinny korzystać z superwizji, czyli powinny też omawiać to, co dzieje się właśnie w związku z terapią pacjentów, ale superwizja skupia się bardziej na pomocy pacjentom. Natomiast też dobrze, jeśli byłyby w terapii własnej, żeby również swoje własne problemy na bieżąco omawiać. Ja zresztą sam też jestem w swojej terapii własnej. To też ma taki cel, żeby tych swoich problemów nie przerzucać w jakiś sposób na pacjentów, żeby odrzucać, żeby to oddzielać od siebie. Natomiast no też to tak odnosząc się do tego pytania. Widzę, że jeszcze ktoś pisze, więc jeszcze chwileczkę zaczekamy. No tutaj widzę, że ktoś chyba się. A nie, jeszcze ktoś pisze, dobra, to jeszcze chwilę zaczekamy. Jeszcze tylko zanim się doczekamy na jeszcze być może jakieś pytanie, to chciałbym też Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą możliwość. O, dobra, mamy już. Przy zakochaniu, które uniemożliwia należy wybrać się do specjalisty. Ja myślę, że to może być okoliczność do tego, żeby skorzystać z pomocy psychologa na przykład, tak, żeby zastanowić się, bo rozumiem też, że taka pierwsza faza, to ta faza zauroczenia, gdzie człowiek rzeczywiście no, również tutaj pod wpływem układu nagrody zapomina o, pod wpływem dopaminy, zapomina o, jak to się mówi, Bożym świecie i koncentruje się na związku i właściwie zupełnie się w nim zatapia. I jeśli to trwa kilka dni, czy też no, nawet, nie wiem, no, powiedzmy do miesiąca, to jeszcze jest to okej. Okay. Natomiast jeśli ma to zaburzać codzienne funkcjonowanie, nie wiem, i na przykład powodować, że ktoś będzie miał zaburzenia odżywiania, nastroju,
albo jeśli będzie też doświadczał innych trudności, nie będzie w stanie właściwie wypełniać codziennych obowiązków, to myślę, że tak, może być to okoliczność do tego, żeby skorzystać z pomocy psychologa. I żeby wtedy rzeczywiście się zastanowić, skąd aż tak, w sensie skąd to się wzięło aż tak, że to utrudnia to codzienne funkcjonowanie i w jaki sposób sobie radzić też w takich sytuacjach, tak? Co robić, jak reagować, bo to jest już no bardziej złożony problem i zawsze jest on bardzo indywidualny. Skąd to się bierze, jakie ma podłoże, bo no, zazwyczaj no, to wchodzenie w związki, ono jest bardzo oparte na naszych doświadczeniach, te, które mieliśmy dotychczas, albo też na doświadczeniach, które znamy z domu rodzinnego. No, jeszcze pojawiło się kolejne pytanie, jak nakłonić osobę chorą na depresję, poszła do psychologa, jeśli ta osoba ciągle trafia na złych psychologów, którzy nie umieli prowadzić terapii, ta osoba jest tym zrażona bez udziału psychologa. No, jeśli chodzi o osoby z zaburzeniami nastroju, to myślę, że można spokojnie taką osobę pokierować do psychiatry, bo tak jak już powiedziałem, w Polsce jest to dość oddzielone i farmakoterapię, czyli leczenie właśnie lekami, prowadzi psychiatra, natomiast psychoterapię prowadzi psycholog, który ukończył szkolenie terapeutyczne, które trwa co najmniej właśnie te 4 lata. To są studia podyplomowe, chociaż takie szkolenie również może ukończyć lekarz, jeśli chce. Tym niemniej, no, być może jeśli można trochę na tym skorzystać w tej sytuacji, która tutaj została wspomniana, jeśli ktoś jest zdrażony do psychologów, sam mam takich pacjentów i którzy gdzieś trochę skorzystali na tym, że no, przychodząc do psychiatry, liczyli na inny kontakt i rzeczywiście jakoś by udało się czasami, pewnie nie w 100%, ten kontakt nawiązać w taki sposób, który był uznany za bezpieczne, za satysfakcjonujące. Tutaj też zawsze warto powiedzieć o tym, że być może właśnie nie trafili na właściwą osobę, że być może warto zgłosić się do psychiatry. Jeśli będzie potrzebna psychoterapia, to być może ten psychiatra, jeśli mu zaufają, będzie w stanie polecić psychoterapeutę, który zajmie się problemem, o którym wierzy, że może być to dobry terapeuta dla danej osoby. Też jest wiele nurtów psychoterapii, tak? Bo mamy przede wszystkim dwa główne nurty, poznawczo-behawioralny i nurt psychodynamiczny. I być może na przykład ktoś był u terapeuty nie w takim nurcie, że tak powiem. Nurt psychodynamiczny jest głównie bada relacje między pacjentem a no, innymi osobami znaczącymi. I to nurt psychodynamiczny jest właśnie skojarzony z takim milczącym terapeutą. Nie wszystkim pacjentom to odpowiada, że oni muszą mówić więcej niż ten terapeuta. A z kolei w terapii poznawczo-behawioralnej jest dużo, dużo ćwiczeń, dużo zadań, dużo zadań domowych. To dla niektórych pacjentów również jest trudne do wykonania, na przykład w związku z codziennymi obowiązkami, jakoś no, też taki typ terapii nie jest dla nich. Ale z drugiej strony właśnie chodzi o to, żeby poszukiwać takiego typu terapii, który będzie dla danej osoby adekwatny, pomocny przede wszystkim. Żeby nigdy się, czyli reasumując, poszukać opieki być może u innego specjalisty. To nigdy nie jest niczym złym. I to jest też istotne, że zawsze, jakby, tak zawsze powinno być, że zawsze i psychiatra, i psychoterapeuta powinni być otwarci na to, że być może pacjent powie, że nie chce korzystać z ich pomocy, że być może nie udało się nawiązać takiej relacji, jakiej by oczekiwali i że no, na przykład chcą zmienić terapeutę, chcą zmienić psychiatrę, ale wtedy zawsze warto o tym porozmawiać, dlaczego się tak wydarzyło. A być może też coś się takiego zdarzyło w relacji z tym terapeutą, z tym psychiatrą i być może no, to jakoś też będzie dla tej osoby znaczące. Jak pomóc osobie z fobią społeczną? Polecę doktor jakieś filmy z dziedziny psychoterapii albo psychologii. Osobie z fobią społeczną. Dla osób z fobią społeczną taką dedykowaną metodą jest terapia poznawczo-behawioralna. To jest metoda z wyboru we wszystkich standardach. Natomiast poza tym również dodatkowo może być stosowana farmakoterapia. Sam mam pacjentów z fobią społeczną, którym bardzo, bardzo pomogła farmakoterapia i zmniejszyła znacząco objawy i funkcjonowanie, w tym funkcjonowanie właśnie na studiach, na uczelni.
I no znowu tutaj, tak, poradą byłoby to, żeby jednak udać się do specjalisty, rzeczywiście zdiagnozować się w tym kierunku, czy to jest fobia społeczna, czy też nie. Zastanowić się, jak to wygląda właśnie to funkcjonowanie w grupie, jak wyglądają to wystąpienia publiczne, od kiedy te problemy występują. Tutaj też no, ważne jest, osoby z fobią społeczną często też właśnie mają zaburzenia używania różnych substancji, czy też zaburzenia właśnie takich nawyków, czyli zaburzenia behawioralne. Czy zaburzenia związane z uzależnieniami behawioralnymi. Filmy. Z samej dziedziny psychoterapii albo psychologii to może nie. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle filmy z zakresu psychiatrii. Musiałem sobie tylko sprawdzić, czy znam dobre tłumaczenie tego filmu, ale tak. Gdybyście oczywiście Państwo chcieli, a nie oglądaliście jeszcze na przykład Przerwana lekcja muzyki, to akurat jest trochę taka podróż przez psychiatrię i różne diagnozy w psychiatrii, i rzeczywiście można tam zobaczyć. Jest to bardzo, bardzo dobry film. Już poza wszystkim. Jest też polski film, jeśli Państwo bylibyście zainteresowani. Film, który akurat dotyczy dosyć wąskiej grupy zaburzeń, to znaczy zaburzeń dysocjacyjnych, a jest to film pod tytułem Fuga. Więc takie dwa filmy z pewnością mógłbym polecić jakoś tak na początek. Jak pomóc osobie z myślami samobójczymi, która się samookalecza? Chyba nie będę dzisiaj oryginalny w swoich poradach, bo wciąż no, trzeba po pierwsze się zastanowić, czy istnieje ryzyko samobójcze, bo same myśli właściwie tutaj zawsze mówimy, że no, myśli samobójcze poprzedzają myśli rezygnacyjne, natomiast za myślami samobójczymi kroczą tendencje samobójcze, tak? Czyli to jest trochę taka ewolucja od myśli rezygnacyjnych, czyli takich, że już nie chce się żyć poprzez myśli samobójcze, czyli takie dotyczące właśnie chęci odebrania sobie samemu życia, do tendencji samobójczych, no, czyli że już podejmujemy działania określone w takim celu. I musimy się dowiedzieć, na jakim etapie jesteśmy, tak? Bo często pod tytułem myśli samobójcze właśnie kryją się myśli rezygnacyjne. Ja nie twierdzę, że musimy banalizować ten problem, ale nie wiąże się to z bezpośrednim zagrożeniem życia, czyli ktoś nie myśli jeszcze o tym, żeby odebrać sobie życia, żeby odebrać sobie życie, natomiast no, rzeczywiście jest zrezygnowany, ma problem, czyli powinien, rzeczywiście musimy tutaj zmierzać do rozwiązania tego problemu. Natomiast osoba z myślami samobójczymi, która się okalecza, no, być może no, musimy się zorientować, czy to w takim celu, żeby odebrać sobie życie, to jest przede wszystkim, tak? Jeśli rzeczywiście okalecza się i gdzieś w tym wszystkim jest zamiar samobójczy, no to wymaga znowu pomocy specjalisty. Jeśli wy wiecie o tym, że dana osoba no znowu ma myśli samobójcze i gdzieś no chce zrealizować jakiś plan samobójczy, no to po pierwsze powiadamiacie swoich opiekunów, tak? Powiadamiacie osoby dorosłe, jeśli nie jesteście dorośli, no albo powiadamiacie odpowiednie służby, albo pogotowie ratunkowe, albo no przede wszystkim pogotowie ratunkowe albo 112, tak, czyli 999 albo 112. Natomiast no też jeśli no jest wiele osób, u których to samookaleczanie nie ma zamiaru samobójczego, to nie są oczywiście osoby do nagłej interwencji i samookaleczanie najczęściej ma jednak cel redukcji napięcia. Więc no tutaj znowu trzeba motywować jednak do szukania pomocy specjalistycznej, ponieważ no często wynika to z mechanizmów osobowości i no tego, że ktoś ma taki, jak to się mówi w psychiatrii, nieadaptacyjny model rozwiązywania takich trudności i takich wewnętrznych konfliktów, tak, pod postacią właśnie samookaleczeń. Natomiast rzeczywiście tutaj w terapii poznawczo-behawioralnej właśnie też można sobie z samookaleczeniami dosyć nieźle poradzić. No i również znowu tutaj czasami może być konieczne włączenie leczenia. Czy studia lekarskie są bardzo wymagające? Pewnie i tak, i nie. Zależy od której strony patrzeć. I no z pewnością wymagają dużo
dużo cierpliwości, trzeba pochłonąć dużo wiedzy z różnych dziedzin, bardzo czasami odmiennych od siebie i rozdzielnych, i dużo też trzeba nabyć umiejętności praktycznych, więc to jest z pewnością to, co jakoś może odróżnia studia lekarskie od innych, ale no też jest wiele innych kierunków, które też są bardzo praktyczne. Przy czym no też trzeba pamiętać o tym, że właśnie studia lekarskie nie kończą się na samych studiach i po ukończeniu studiów jest również bardzo, bardzo dużo nauki, właściwie może nawet i więcej niż na samych studiach. Co to są zaburzenia dysocjacyjne? Sam wywołałem wilka z lasu. Zaburzenia dysocjacyjne są takimi zaburzeniami, w których dochodzi do rozłączenia, no powiedzielibyśmy, funkcji myślenia, funkcji wykonawczych trochę. I no, one zawsze mają takie spektrum, i tutaj to jest spektrum tych zaburzeń, od właśnie zaburzeń dysocjacyjnych, na przykład pod maską taką somatyczną. Czyli ktoś no, nagle traci władzę w rękach, w nogach pod wpływem jakiegoś bardzo stresującego doświadczenia, oraz wykluczyliśmy inne przyczyny tego zaburzenia. Czyli no, wiemy, że na przykład dana osoba nie ma ogniska udaru niedokrwiennego albo nie ma krwotoku, który odpowiada za dane objawy. Wiemy też, że nie ma za tym stojących innych przyczyn somatycznych. No i właśnie daje to taki objaw w postaci niemożności ruszenia ręką, nogą, to znaczy reakcja na, jest tak silna reakcja na różne czynniki stresowe. Natomiast może to w bardzo skrajnych sytuacjach powodować również coś, co nazywamy w psychiatrii zaburzeniem osobowości mnogiej. Zdarza się to bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Natomiast jeszcze innym, również takim skrajnym przejawem zaburzeń dysocjacyjnych jest właśnie fuga dysocjacyjna, czyli że pod wpływem bardzo stresującego doświadczenia no doświadczamy właściwie tego, że już ta osobowość, że tracimy swoją własną osobowość, taką powiedziałbym oryginalną, tą pierwotną, a nabywamy nową osobowość, która może mieć zupełnie inne umiejętności, może też nie posiadać pamięci dotyczącej tego, co, no i nie posiada pamięci dotyczącej tego, co działo się z tą poprzednią osobowością. To są bardzo, bardzo rzadkie sytuacje. Zaburzenia dysocjacyjne najczęściej właśnie przyjmują taką postać, jeśli w ogóle, a są to wciąż dosyć rzadkie zaburzenia, przyjmują taką postać, że ktoś w odpowiedzi na jakiś czynnik bardzo stresujący no, doświadcza właśnie zaburzeń chodu, czy też z innych zaburzeń czucia, zaburzeń ruchowych, i wymaga to wykluczenia zawsze innych przyczyn, ale jeśli wykluczymy inne przyczyny, to właśnie jest stawiane rozpoznanie zaburzeń dysocjacyjnych. Dobrze, a jeszcze mamy jakieś pytanko. Dobra, w sytuacji, gdy już ta osoba się udała do specjalisty, to warto jeszcze ją wspierać w terapii, pozytywnie nastawiać, to przemówić jej słowa wspomagające, tak jak przykładowo, jestem przy tobie, jestem dumna, dałaś radę, czasami on naprawdę, tak, to zdecydowanie też jest bardzo, bardzo istotna uwaga, że to jest zawsze przejawem siły, że ktoś zgłasza się do specjalisty, nie jest to przejawem słabości. Jak powiedzieć, że rani mnie psychicznie, ignorując, a jestem z tą osobą w związku, ale nie mówić tego wprost? Trudne pytanie. Natomiast ja wiem, że to jest trudne, żeby coś powiedzieć wprost, i być może, bo pewnie trudno jest przyjąć, że ktoś kogoś rani, bo tutaj bym się skupił na tym, że jest to od razu oceniające. To znaczy, mówienie ranisz mnie, robisz mi krzywdę, to już jest ocena tego, co ktoś robi. Ja bym się skupił na tym, jakie są emocje. Czyli na przykład poprzez to, co robisz, ja jestem smutna, jest mi źle. Żeby skupić się na tym, jakie emocje powodują czyny drugiej osoby. Bo jeśli rzeczywiście posłużymy się tylko taką no, oceną tej sytuacji, to może być to trudne i może spowodować jakby taką reakcję być może odwetową, znaczy odwetową, może złą, źle powiedziałem. Raczej może na przykład spowodować no, reakcję odwrotną, tak, do tego, co tutaj było. No dobra. Chyba i tak powoli będziemy kończyć, ponieważ no, już tutaj znacząco przekroczyliśmy.
No tutaj też to myślę bardziej też do przemyślenia, co się jeszcze w ogóle dzieje w tej relacji, tak? No bo to jest zawsze istotne, żeby jednak w relacji brać pod uwagę emocje drugiej strony. I no, jeśli tego nie ma, to może być jakoś trudno w tej relacji. Dobrze, drodzy Państwo, to myślę, że już kończymy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że trochę udało mi się odkłamać psychiatrii, ale też troszkę Państwu o tej psychiatrii poopowiadać i być może zachęcić w jakiś sposób. Psychiatria nie jest straszna. Psychiatrzy, jak widać, też myślę, mam nadzieję, nie są tacy straszni. I być może do zobaczenia gdzieś w przyszłości. A ja też życzę Państwu wszystkim, którzy jeszcze pozostali, wszystkiego, wszystkiego dobrego i powodzenia w przyszłości. Bardzo, bardzo dziękuję.